Adam zajmuje się nadwoziem swojego pick-upa. Oczyścił karoserię z lakieru i zawiózł ją do warsztatu w Jabłonnie. Tutejsi specy od klasyków pomogą mu obniżyć dach. Na początek zaprojektowali wizualizację komputerową. No dobra, nadwozie jest wyprzedowane. Szczerze mówiąc, wygląda gorzej niż zakładałem, więc sporo prac blacharskich jeszcze przede mną. Ale najważniejsze jest to, że muszę przygotować całą budę do obcięcia dachu. Dlatego usunąłem tylną ściankę, wszystkie zgrzewy musiałem rozwiercić. I za chwilę przyjdzie Tomek, który powie mi dokładnie, jak taki dach trzeba obciąć, żeby to było zgodne ze sztuką. Jak ci idzie? Siemon. Jak krew w nosa. To znaczy? Widzę po pocie, że naprawdę by nie było lekko. Dachu nie chciałbym obcinać tak jak wszyscy w Stanach, czyli dwie tasiemki tną, a potem się martwią. Nie. To ustaliliśmy od razu, że jeżeli to robimy to zgodnie z technologią. Więc jeżeli chodzi o konstrukcję tego dachu, to bardzo istotne jest, że ten słupek, który ty widzisz, to są w rzeczywistości trzy, a miejscami cztery warstwy. Uh-huh. Nawet w latach 40. może z tej strony ci pokażę, jest bardzo charakterystyczna metoda, która obecnie jest uznawana za niekorzystną. W ten sposób, że blacha od spodu została podłożona, pozgrzewana, następnie został wykonany szef i to było wykonane techniką ołowiu. Wbrew pozorom te wgięcia, które ty widzisz, to nie są kwestie naprawy, tylko w ten sposób był samochód budowany. Bardzo ważną rzeczą jest, o której musimy pamiętać, to jest to, że słupki są pod pewnym kątem, to jest trapez, więc w momencie, kiedy opuścimy dach, one nam się nie będą zgrywały w tej samej... To wiem, Bartek pokazywał mi już w projekcie, że to zupełnie się rozmija i że wychodzimy zupełnie w innym miejscu. Mało tego, też rozmawiałem z nim, że chciałbym zachować płaskie szyby. Tak, koniecznie. To jest w ogóle podstawowe ryzyko i podstawowy błąd przy obcinaniu dachu, że zapominamy o tym, że się całkowicie zmienia ten kształt szyby. Teraz tak, słupek A, który nazywamy, zaczyna się od dołu i on idzie aż do tego miejsca, tutaj od wewnątrz widać. Tak. I ten słupek musi zostać zachowany w jednej całości. W momencie, kiedy zdejmiemy te wszystkie blachy zewnętrzne, będziemy mieli jeden otwarty słupek, będzie zdjęte poszycie dachu. Mhm. Zaczniemy samochód składać tak jak fabryka, z małymi modyfikacjami kształtu lub nowymi częściami. Słupek główny A zostanie pozostawiony w jednej oryginalnej części, natomiast skróconej. Słupek wewnętrzny, słupek KA, wykonamy nowy, krótszy. Bo musi być krótszy. Oraz to poszycie, ponieważ zmieni się również ten kształt wokół okna, wykonamy nowe. Jeżeli chodzi o poszycie z tyłu, ponieważ po obniżeniu ten dach będzie zbyt wąski, samo poszycie zewnętrzne zmienimy leciutko kształt, tak żeby nadal pasowało w okolicach drzwi. Ścianę, którą wymontowałeś, ona nam odsłoniła znowu nie zardzewiałą część, więc teraz tą ścianę, jak zdjęte poszycie dachu, jeszcze raz damy na soda blaster, żeby oczyścić to i wrócą te części nowe. Podsumowując, chłopaki nie zrobią pick-upowi teksańskiej masakry piłą mechaniczną, a rozbiorą konstrukcję dachu z chirurgiczną precyzją. Tak czy inaczej zaczynamy od tego, żeby dokładnie to wszystko oczyścić. No i potem krok po kroku budować dwa. Tak, ale nie zapominaj jeszcze jednej rzeczy, że opuszczenie dachu to jest jeden element, ale musimy jeszcze zmienić drzwi. Wiem. I teraz ramki drzwi, całkowicie zmieni się kształt, zmienią się te kąty, więc to będzie trzeba tak naprawdę zewnętrzną część poszycia ramki drzwi i wewnętrzną wyprodukować całkowicie na nowo. O! Nie będziemy tego ciąć i składać z kawałków tak, żeby to pasowało, zrobimy to nowe. To szczerze mówiąc, tej pracy jest znacznie więcej niż zakładałem. Jest tylko jeden problem, ja nie mam czasu, więc będę musiał ciebie znowu dzień i noc spędzać. Całe szczęście to nie mój problem. No, ale tak czy inaczej mam co robić, biorę się do pracy. Z pomocą ekipy Tomka zdjęcie głównego poszycia dachu zajęło 2 godziny. O! No i co? I teraz, tak jak widzisz, mamy tutaj wewnętrzną konstrukcję dachu, która jest wokół drzwi. Tak. Słupek wzmacniający. Musimy również rozłączyć te elementy. Skrócimy główny słupek A, zamontujemy to wokół dachu, ten element niżej, razem z konstrukcją tą poprzeczną. Skrócimy to i zgrzejemy z powrotem na odpowiednim poziomie 6 centymetrów i założymy dach, na którym zamontujemy wyprodukowany krótszy łącznik. Ten nowy łącznik, no. I masz wykonane wszystko zgodnie z techniką, cała filozofia. No i to jest właśnie obcięcie dachu. Dokładnie o tym marzyłem, żeby ten projekt był absolutnie unikatowy i taki będzie.
Moje gratulacje. Jestem pełen podziwu dla twojej pracy. Mówię to szczerze. Adam zostawia budę w dobrych rękach i jedzie zająć się kolejnymi sprawami.